Jeszcze tylko jutro! Siemano, z tej strony Mrożen, mamy 137 dni do matury. Dzisiaj już będziemy mówić o czymś takim bardziej, nie wiem, przyjemnym, fajnym, nie będziemy się smucić. Dzisiaj powiem wam kilka takich historii albo takich motywów, które spotkały mnie przez ostatnio, no dosyć długi czas i są niektóre zabawne, niektóre może trochę mniej, no ale są po prostu fajne, tak? Dzisiaj będziemy opowiadać śmieszne historie, chociaż pewnie i tak nie, żadna z nich nie będzie śmieszna. Jak wiecie doskonale, ja dojeżdżam do Częstochowy, do szkoły autobusem, więc za każdym razem rano wychodzę z domu, idę sobie na przystanek, stoję sobie na przystanku i z braku w ogóle, no bo co robić, jak czekamy na autobus, nie ma co robić, no to obok przystanku jest taki słup ogłoszeniowy, więc po prostu zawsze lukam, co tam ciekawego jest. Zazwyczaj cały czas jest to samo, bo to wszystko się tam, nie wiem, jak zbliżać teraz Sylwester, to nagle jest porozwieszane więcej tam, że zapraszamy na niesamowitą zabawę sylwestrową i tak dalej. I na pewno jak pamiętacie, nie wiem, czy teraz nadal to jest, bo nie czytam gazet takich, nie wiem, Naj, czy jakiejś Pani Domu, czy inne, a kiedyś jak tam mieszkałem u babci, to tego tam było dużo i nie wiem, no w każdym razie, w większości takich gazet, nie wiem, czy to były tylko jakieś takie tego typu, czy też gazeta z programem telewizyjnym, czy też inne gazety, było miejsce, że na ostatniej stronie, czy jak mamy tutaj koniec, zajmę, że to jest gazeta, ostatnia strona, to tutaj na okładce od wewnątrz były zawsze z Wapster na przykład, czyli były różne obrazki do kupienia przez na telefon, do ściągnięcia sobie tapety, do ściągnięcia sobie dzwonki, do ściągnięcia jakiejś gry i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie za darmo, tylko trzeba było wysłać SMS-a tam prawdopodobnie tam nieważne za ile i tak dalej, ale po jakimś czasie, najpierw było właśnie tylko to, czyli tylko jakieś tapety. Na początku były czarno-białe, były tylko czarno-białe telefony. Potem były kolorowe, to potem jeszcze coś. I nagle w pewnym momencie pojawiło się coś takiego, że na samym dole pojawiły się takie, wiecie, ogłoszenia typu: cześć, jestem gorącą blondynką i szukam przyjemnego mężczyzny, z którym będę mogła spędzić miło wieczór, zadzwoń do mnie 669-845-328. Czy ogólnie właśnie tego typu ogłoszenia, czyli poszukuję tam pani, poszukuję pana, czyli taki, no nie serwisy randkowe są w internecie, ale takie anonsy towarzyskie, jeszcze za czasów telegazety, wątpię, żeby teraz ktoś z telegazety korzystał, to w telegazetach też to byłoby. A co to ma wspólnego z moim siedzeniem na przystanku? Otóż ostatnio stoję sobie na tym przystanku i czytam, i jest normalnie jakieś ogłoszenie, o proszę bardzo, jest ogłoszenie przyklejone taką grubą taśmą na dole i u góry. I to ogłoszenie było, nie wiem, jakieś kotły CO2, coś tego typu. I tutaj było tak, był sobie, tutaj właśnie była ta szeroka taśma na dole i na tej szerokiej taśmie było napisane: poszukuję pani o lat tyle i tyle, o nie za wysokiej, normalnej figurze, bez nałogu, bez tego i numer telefonu. Numer telefonu ten sam co na ogłoszeniu o tych kotłach, także... No widzę, że niektórzy ludzie przerzucają coś takiego na rzeczywistość, czyli już nie tylko to w telegazecie, nie tylko w gazetach, w prasie jakiejś, ale właśnie tak samo na słupach ogłoszeniowych. To dobra, ja nie uważam, że to jest jakieś straszne, że gorszące, bo może dla niektórych to jest straszne, jak można takie rzeczy wypisywać, tylko po prostu no, uważam, że to jest takie, no, zabawne. Kolejna sytuacja. Stoję sobie na przystanku i widzę, jedzie sobie gościu samochodem. Coś tam, tak patrzyłem na niego, coś tam mu wystawało i też nie wiedziałem, czy nie wiem, coś mu odpadło, czy coś. Ale gość jedzie tak powoli, tak się rozgląda wszędzie dookoła. Jedzie sobie drogą. I okazało się, że miał otwarty bagażnik, z tym, że to był samochód RAV4. Zresztą mam taki sam. I jak tutaj jest, o, czekajcie. Tu mam bagażnik. I ten bagażnik otwiera się tak. Czyli tutaj na bok. Nie otwiera się tak jak w większości samochodów, tylko na bok. No i ten samochód sobie jechał, miał otwarty tutaj bagażnik na bok. I tutaj jakieś żelastwo wylatywało w tą stronę. Czyli było to wszystko i grubo wystawało poza samochód. No i gość się tak czaił, tak patrzył w lewo, w prawo, jechał tak powoli i zbliża się gdzieś do ronda, to znaczy gdzieś tam dojeżdżającą do ronda, gdzieś podporządkowaną ulicę i nagle patrzę, a na rondzie policja jedzie i jedzie, zjeżdża policja właśnie z ronda i gość właśnie, który kierował policjant, tak zwolnił, ten gość z tą rawką się zatrzymał, no bo musiał się zatrzymać i mu wystąpić pierwszeństwa
I tak jedzie, ten się na niego patrzy, ten policjant się na niego patrzy, gość cały spękany, no bo wiadomo, to jest, nie można tak przewozić, bo to wystaje, nie zjedzie się z otwartymi, no wiadomo, to jest po prostu, nie można tak, a że to, no mówię, w tym samochodzie akurat, no jest trochę to niefajnie zrobione, bo jest właśnie otwierany bagażnik na bok, więc to trochę, no... No tak, nie bardzo można na to przymknąć oko i mówię, bardzo dużo wystawało, z tym, że nie wystawało tego, że aspa do tyłu, tylko tak na bok, więc wychodziło to na drugi pas. No i jedzie ten samochód, ta policja tak wolno, ci się tak patrzą we dwóch na tego gościa, policjantów, gość się tak patrzy, taki zdziwiony i tam jeden z tych policjantów tak podnosi. Pomachał, pogroził palcem i pojechał dalej, szczerze mu pojechali dalej. Gość tak, wiecie, no oczywiście, już tak... Para mu zeszła, bo na pewno był nieźle zdenerwowany, znaczy zdenerwowany, zestresowany, ale po prostu byłem pewny, no po prostu byłem pewny, że policja się zatrzyma, że wysiądą, gościa spiszą czy coś, ale w taki fajny sposób się zachowali. Ostatnią taką historią, która może nie jest śmieszna, ale po prostu takie what the fuck, to na pewno jest ta reakcja na tą historię. Otóż miałem sobie do pobrania taki program, który się nazywa Spice Sniffer. Ten program pokazuje nam, co najwięcej miejsca zajmuje nam na danym dysku. Bardzo fajna sprawa, bo miałem tam mało miejsca wolnego na C i zastanawiałem się, co zajmuje najwięcej miejsca i ta aplikacja była bardzo przydatna. Z tym, że wchodzę sobie na, prawdopodobnie to było na stronę Dobre Programy, no i klikam tam ściągać i ona była ściągana, najpierw ściągnąłem jakąś aplikację. Nie wiem, co to było za... no w każdym razie aplikacja tego serwisu Dobre Programy. Przez tą aplikację, dopiero jak tą aplikację pobrałem i otwarłem, ściągałem sam program. Sama aplikacja do ściągania programu ważyła chyba jakieś 2-3 mega, no nie było to dużo. A sam ten Space Sniffer, którego ściągałem właśnie przez ten program Dobrych Programów, przez tą aplikację, ważył 1,5 mega. Więc program, który ważył 1,5 mega, musiałem pobrać przez aplikację, która ważyła 3. Czyli razem pobrałem 4,5 mega. Ja nie mówię, że to jest dużo, ale rozumiecie, gdzie tu jest sens? Gdzie tu jest sens? No i cóż, napiszcie w komentarzach swoje jakieś takie śmieszne, dziwne, takie nie mieszczące się w głowie, które takie absurdalne historie, które wam się zdarzają. Chętnie je poczytam. No i cóż, jutro ostatni dzień i całe szczęście myślałem, że jeszcze będę dzisiaj siedzieć, coś tam pisać, uczyć się. Na jutro okazało się, że jutro robimy wigilię klasową, więc siedzimy jakąś tam godzinę czy tam dwie w szkole i do domu i heja. Także byle do jutra i już mamy wolne i no i cóż, no i do zobaczenia jutro w takim razie. Trzymajcie się, życzę wam miłego wieczoru. Do jutra, cześć! Woda się skończyła! Tu się woda też skończyła. Czemu ja nie mam wody? Wodę destylowaną będę pić. Nie ma wody, to się pije destylowaną wtedy, tak? A tak czy siak destylowana jest tak beznadziejna, że idę sobie po normalnym.